Siemaneczku, witam was w pierwszym odcinku z serii Gothic 3 oraz patch 1.75. Będziemy grali wraz z balansem alternatywnym oraz alternatywą SI na poziomie trudnym. Był pierwszy Gothic, gdzie osiągnąłem 46 poziom, później osiągnąłem w Gothicu 2 57 poziom, no i teraz nadszedł czas w końcu na Gothica 3 i teraz mam nadzieję, że będzie grało się całkiem nieźle. I tutaj mam planowo do osiągnięcia 100 poziom, zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że mi się uda. Aczkolwiek, no, alternatywny balans nieco mi to utrudnia. A więc jak osiągniemy 80 poziom, no to już i tak będę zadowolony. A później tylko będę to próbował pobić i pobić, ponieważ, no, Gothica 3 na pewno sobie jeszcze raz nagram z content modem oraz właśnie quest packiem. No i teraz mamy intro, a więc ja się wyciszam. Do usłyszenia za momencik. Okej, dobrze, nie pokazuj wskazówek. No i tak, na sam początek robię save'a. To mi wiele ułatwi, ponieważ gdyżbym zginął, no to będziemy sobie mogli zawsze wczytać i nie będziemy musieli rozpoczynać tego wszystkiego od początku. I ja się rzucam na sam start na Hersta. Szykuję się długa,
przyjemna i mam nadzieję, że udana seria. W pierwszym Gothicu, pierwszy Gothic ogólnie zajął mi 35 odcinków, takie dokładne przejście, tutaj oczywiście też będzie takie dokładne przejście. Gothic 2 zaś Noc Kryłka zajęła mi 110 odcinków, już sporo więcej. No i mam nadzieję, że w 200 odcinków jakoś się wyrobię. 200, może nawet 250 będzie. Całkiem sporo materiału się szykuję. Dobra, tego Herszta powinienem zgładzić. Jest, udało się. Herszt załatwiony. Mogę sobie nadpisać save'a. Mam nadzieję, że tym razem nie będę lamił tak jak wcześniej, ponieważ gdy próbowałem nagrywać Gothica 3, no to nie szło mi najlepiej. A tutaj idzie całkiem nieźle. Jest! Kolejny orek skasowany. Wiecie co, ja będę nadpisywał tego Gothica po każdym zabitym orku. Zawsze będę miał mniej do roboty, jak będę wczytywał. No i często trzeba zapisywać w Gothicu. Wiadomo. Jest prawie! Jest! Udało się! Kolejny orek poszedł do piachu. Teraz mi idzie naprawdę fajnie. Jestem zadowolony ze swojej rozgrywki. Jak nabiję tutaj pierwszy, drugi level, będę zadowolony. Jeszcze sporo orków jest tutaj do rozwałki. Na sam początek warto załatwić tych wojowników wszystkich. Jest! Kolejny orek padł z mojej ręki. Tym lepiej dla mnie, ponieważ zyskujemy tutaj doświadczenia, a te doświadczenie później zamienimy na jakieś umiejętności. Z punktów umiejętności. A nauka, tutaj nauki jest naprawdę dużo. Zwiadowca, naprawdę, na pewno gram na poziomie trudnym. Jest poziom trudny, alternatywa wersji. Więc chyba mam dobry dzień. Tak. Kolejny poziom. Jest pierwszy poziom. I poszło mi to fajnie, szybko, sprawnie. Pierwszy poziom. No teraz 1000 jeszcze expa muszę wbić. Czemu pochodnie zapaliłem? Schowaj tą pochodnię. Bezimiennym. Jak się ją schowa, to ja nie wiem. Nie mogę jej jakoś nacisnąć? Jest, udało się. Ale się wypaliła, oczywiście. Ja tutaj teraz robię naprawdę dobry rozpierdziel. Więc odcinka może nawet starczy, żebym ja tutaj splądrował to miasto. Teraz już większa grupa orków się szykuje. Ten ile ma? Nie wiem, ten ma całe życie. Ja bym tutaj najchętniej się pokusił na walkę z tymi już, co mają dużo obrażeń zadanych. Aj, i to się musiało tak skończyć. Pierwsze zginięcie w tej serii. Musiało tak się zdarzyć. Nie mogłoby być idealnego początku. Ale raz właśnie zginąłem. Nie jest tak tragicznie. W późniejszych odcinkach, nawet już myślę, że po tym ładowaniu już będę odcinał po prostu te ekrany ładowania, żeby po prostu przejść jak najszybciej do rozgrywki, żeby to też nie trwało zbyt długo. Ponieważ Gothic 3 potrafi się wczytywać naprawdę sporo czasu. Diego, weź mi pomóż. Biegnie jeden. Zatrzymaj się, Mora. Okej. Diego mi pomoże. Ja sobie na pewno dam radę dzięki temu. No i wbił w serce, więc zawsze większe obrażenia. I jest! Kolejny orek załatwiony. Tak jak wspomniałem, będę nadpisywał dosłownie po każdym orku. Po każdym zabitym stworzeniu.
na poziomie trudnym. Nie ma tutaj żartów. Ło, jest! Aj, wytrzymałość, muszę sobie zregenerować. No, z jednym okiem powinienem sobie poradzić. Jest, udało się. Warto się chyba uzdrowić. Jeszcze jedna miksturka, nawet dwie miksturki już wypiję, żeby być w pełni uzdrowionym i gotowy do walki. Bierz go gojnie, od tyłu go. No gojnie, weź go teraz. Dobrze. Jest, kolejny. Plus 100 doświadczenia. Ile ich jeszcze tutaj będzie? Tak jak wspomniałem, zamierzam wbić drugi poziom. Diego, do kogo strzelasz? Do tego tutaj. Ale ten tutaj nie ma już życia prawie. Udało się go załatwić. A i zaraz mnie załatwią, jak tak dalej pójdzie. Jest, udało się. Udało się i pozbyłem się orków wszystkich. Teraz zamierzam ich jeszcze pogonić troszkę. Dzięki temu również... O, jest! Kolejny poziom. Mamy drugi poziom doświadczenia. A ten ork będzie po prostu biegł w jedną i w drugą stronę. Tak czy inaczej będziemy mogli go zabić. Tak to już jest w Gothiku Trójce, więc tutaj sobie stanę, łyknę sobie miksturkę, wyciągnę miecz i zrobię po prostu swoje. Tylko muszę trafić. Jest dobrze. Troszkę już go obiłem. Zawsze to 50 punktów doświadczenia do przodu. I ze zbieraniem szczawi królewskich będzie pewnie nie lada wyzwaniem. No, Gothic 3 ma jednak ten świat. Oprócz tego zamierzam tutaj otworzyć wszystkie ciężkie skrzynie, może nawet stare skrzynie. Pokuszę się również. Dobrze, udało się go załatwić. Podoba mi się to, że można tutaj zbierać prawym przyciskiem myszy wszystko. Dosłownie wszystko. Mam tutaj ziele królewskie, które dodaje nam bodajże punktów trafień. Nieco. Ogólnie jest ta roślinność całkiem spora. I Gothica trójkę będę nagrywał, myślę, że kilka razy. Po raz pierwszy, no to oczywiście z patchem, samym patchem, żeby zachować jak najbardziej oryginalną gierkę z naprawionymi błędami. Drugie przejście będzie już z... Mamy tutaj szczaw królewski. Drugie przejście już będzie przejście z content modem w wersji 3.1. Tam już się... Ta właśnie content mod wygląda zdecydowanie ładniej. O, tutaj jest jeszcze orkowa broń. Prawdopodobnie tego orka, co tutaj nam zwijał. I teraz chyba trzeba sobie pozbierać. Wyjście chill out. Chwila odpoczynku. Woda. Jakiś topojek. Spore orkowego złomu. Wiadomo, wszystko zbieramy, ponieważ wszystko się może przydać. Prędzej czy później. No później to będziemy sprzedawać. A tutaj potrzebujemy hajsu na naukę. Gdyż, no, nauka wymaga trochę tego hajsu. Dosłownie, że za wszystko musimy płacić. Więc tego hajsu musimy mieć całkiem spore. A ten tutaj na dachu się znalazł. Otulił się, poszedł spać. Wieczny odpoczynek. Ma czarne oko. Dziwnie wygląda. Niebawem również wyjdzie Alex. Prawdopodobnie już w tym roku. Znaczy jest Alex zapowiedziany na koniec, na końcówkę, chyba październik tego roku, więc również wypadałoby nagrać.
sprawdzić, jak to tam będzie wyglądać. Mam nadzieję, że będzie trzymało poziom przynajmniej Ryzena, ponieważ Ryzen akurat mi się w miarę podobał. Zwłaszcza pierwsza część, bo pierwsza część zachowała najwięcej klimatu gotikowego. Później już ten klimat taki na piratów bardziej przeszedł. Co No i pierwsza zrobiłeś? rozmowa. Orkowie pozwoliliby nam żyć. Teraz Xardas przyśle ich tu więcej, żeby zrobili z nami porządek. Musisz się udać do Redok. Co ma wspólnego Xardas z orkami? Co ma wspólnego Xardas z orkami? Co z tobą nie tak? Gdzie byłeś przez ostatnie parę tygodni? Xardas jest przywódcą orków. Zdradził nas. Co jeszcze wiesz o Xardasie? Zniszczył magię runiczną, ta głupia świnia. Bez mojej magii paladyni i magowie ognia nie mają szans przeciw hordom orków. Co jest Wredok? Co jest Wredok? Obóz buntowników. To w samym środku lasu. Pełno tam wilków. Dam sobie radę z wilkami. Tak, ale te bestie są wyjątkowo agresywne. No i sam nie znajdziesz tego miejsca. Twój kumpel Gorn chyba wie, gdzie go szukać. Idź z nim pogadać. Co mam powiedzieć buntownikom? Co mam powiedzieć? Powiedz ich przywódcy, żeby przysłał nam wojowników. Sami nie mamy najmniejszych szans. A teraz i my siedzimy w tym po same uszy. To jest fajne właśnie w Gotiku Trójce, że to miasto odżywa. Gdy pójdziemy tutaj następnym razem, spotkamy jakiegoś handlarza, spotkamy tutaj ludzi. Szkoda, że nie będą mieli już imion. Przydałoby się, to by było całkiem fajne. Można by do tego dodać mnóstwo questów, wykorzystać to jakoś, ponieważ wiadomo, po przechwyceniu miasta może być sporo problemów, również jakieś finansowe, jakieś tutaj, że potrzeba mięsa albo coś. No, tego typu questów w Gotiku nie brakuje. Chyba pozbierałem już z wszystkich, ale nie jestem pewny, dlatego tak biegam i szukam wszystkiego. Dobra, zwiedzamy od samego początku. Pozbierałem z wszystkich. Mam tutaj drugi poziom, 1650 punktów doświadczenia, 20 punktów nauki. To są początkowe atrybuty. I zamierzam, mam nadzieję, że uda się uzupełnić te umiejętności na całkiem wysokim poziomie. Na przykład mistrz dwóch ostrzy wymaga 190 punktów zręczności, czyli zdolności łowieckich, oraz 220 punktów siły, a taki duży oręż 250 siły, a więc 250 siły to jest takie nawet 300 siły, ponieważ jeszcze regenerację trzeba. Jakoś będę to musiał rozplanować, mam nadzieję, że również i wy mi tutaj pomożecie nieco. Gdyż tak jak wspomniałem, w Gotika Trójkę dawno nie grałem, a więc każda dobra rada jest mi mile widziana. Dobra, wbijamy teraz tutaj pulpity. Oczywiście trzeba czytać, można się z nich sporo dowiedzieć. Ale bezimienny najczęściej już to wiem. I z tych pulpitów tworzy się całkiem fajna, ciekawa historia. Na kanale EZI39 jest historia właśnie jak Watras to wypowiada tą historię. Plus teletysk, właściwie sklejka ze zdjęć. Naprawdę fajnie, polecam wam. Pozwiedzam tutaj pulpity. Nieciekawe. Powinniśmy się mimo wszystko czegoś nowego dowiedzieć. Mimo tego, że no, większość bezimienny uważa, że nieciekawe. Okej. Poza tym tutaj można opróżnić sobie kufelek i miksturkę wytrzymałości. Zawsze mi się to później przyda. Pochodnie już na samym początku zużyłem. Co ja tutaj mam? Co ja tutaj mogę sobie wrzucić? Miksturki są. Więc jest ok. Tutaj niech będzie. No niech będzie chwilowo tak jak jest. Też mamy kilka rodzajów strzał. To też jest fajne. Mimo tego, że Gothic 3 wyszedł niedokończony tak naprawdę,
No to jest mimo wszystko mega, trzymał mega poziom. Szkoda, że nie wprowadzili tutaj rozdziałów, ale jest coś takiego, powstaje taki fanowski bardziej projekt Community Patch Team, nie Community Patch Team, tylko Community Story, coś tam. I tak naprawdę tam się to tworzy, że Gothic 3 będzie miał, posiadał rozdziały, będzie naprawiony pod względem zadań, ponieważ tutaj te zadania, które widzimy, zostały dodane na szybko, żeby wypuścić Gothica. A więc sporo zadań jest nieprzemyślanych, niedokończonych. Było dużo błędów, później Gothic 3 był łatany przez lata. Później przechwycili prawa autorskie. Złamany, no niestety. No i tak to jakoś szło. Później Piranha Bytes utraciło właśnie prawa. Przejął je Spellbound. I on się zajął Zmierzchem Bogów. Co się później okazało, że powstał Zmierzch Bogów, a nie Zmierzch Bogów. Tak naprawdę. Mimo wszystko całkiem ciekawie się grają. Przyznam, że grałem wraz z patchem 2.02 albo 2.01. Chyba 2.01 jestem oficjalnym już finałowym patchem, więc grało mi się całkiem przyjemnie. Mimo tego świat się nie trzymał. No po prostu świat był mniejszy od Gothica 3. Błędów jeszcze więcej niż podstawka, więc to nie jest fajne. Tu jest napisane coś o alchemii. No i alchemia plus 3. Spoko. No i Zmierzch Bogów to nie jest kanon. Tak samo jak nie jest kanonem Gothic 4. Właściwie Arkania, tak. Arkania, ponieważ Arkania została pozbawiona nazwy Gothica. Gothic 4 już nie jest tam nawet tym Gothiciem, tylko jest po prostu Arkanią. Zbieramy tutaj miksturki. Jakieś miksturki uzdrawiające. To się przyda, wszystko się przyda. I tutaj gdzieś powinien być pulpit, z którego dowiedzielibyśmy się kilka interesujących rzeczy. Prastara wiedza. Coś takiego. Prastara wiedza, tak. 0 punktów na chwilę obecną. Ale to jest oczywiste, ponieważ dopiero rozpoczynamy rozgrywkę. Mamy tutaj jakąś szyneczkę, chochlę. Zbieram dosłownie wszystko. Później pewnie tymi przedmiotami ohandluję jakoś. No i też złodziejstwo nie jest tutaj moim zdaniem za bardzo dopracowane. Nie możemy się pobawić w złodziejaczka tak jak w Gothicu 2 z tymi krwawymi kielichami. Po prostu tutaj, jak skitramy kilka rzeczy, no to już i tak, mimo tego, że nas nie widzieli, to nas oskarżają. Niezależnie od tego, ile mamy punktów reputacji, to jest słabe. Oczywiście jest tutaj umiejętność taka jak, już sprawdzam i wam mówię, to będzie tłumaczenie się, ale tutaj właśnie te tłumaczenie się nie do końca zawsze działa, więc to jest słabe. Jakby działało jak należy, no to naprawdę fajnie by było. Dobra, wbijamy jeszcze tutaj i tutaj prawdopodobnie będzie ten pulpit, który nam doda prastarej wiedzy. Wbijamy, czytamy. Na początku krainę tę zamieszkiwali koczownicy i wieczny wędrowiec wskazał im drogę. No i to jest to. Jeszcze chwilkę i będziemy kończyli pierwszy odcinek. W drugim odcinku już zajrzę do Redok. Jeszcze bardziej tutaj się rozejrzę. Tutaj jeszcze mnie nie było, młot jakiś. Jakieś jedzonko. Ale najbardziej wartościowym domkiem, który się tutaj znajduje, jest oczywiście kuźnia, do której trzeba zajrzeć obowiązkowo. Młot Kowalski. Beczka z wodą, to też jest fajne, że tą beczką z wodą możemy się leczyć.
No i tutaj mamy już jakieś tarcze, halabardy, inne tego typu rzeczy, łuki, mieczyki, toporki. Tutaj też przepis na szeroki miecz również znaleźliśmy. Też to nie jest, to mi się nie podoba w Gothicu Trójce, że nie czujemy tych różnic podczas obrażeń. Na przykład w pierwszym i drugim Gothicu było tak, że jak się nauczymy naprawdę tej siły znacznie więcej, to faktycznie widać te ciosy krytyczne, że zadajemy te, czuć po prostu te większe obrażenia. W Gothicu Trójce tak nie jest niestety. Czuję się tak, przynajmniej było tak wcześniej. Czułem się tak, jakbym zadawał praktycznie te same obrażenia przez całą rozgrywkę, więc to nie jest fajne. No i też tak rozkminiałem, czy nagrać challenge na pięści Gothic 3, ale nie wiem, czy bym sprostał. Na pewno nie wiem, czy bym sprostał temu. Więc jeszcze nie próbowałem. Najpierw oczywiście normalna rozgrywka. Dopiero później będziemy kombinowali w ten sposób. I chyba już całe miasto, z całego miasta pozbierałem, a więc możemy kończyć pierwszy odcinek. I to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Jakiś komentarz również by się przydał. Jakieś porady mile widziane. No i to by było na tyle. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.